Możemy? Kamery gotowe? Tak. Akcja! Bo nie widzieć knotowania w Moskwie byłoby to samo, co będąc w Rzymie, nie widzieć papieża. Składa się on z dwóch części. Najprzód z samego knuta tak zwanego, który corocznie jako wzór, obraziec, do każdej gubernii przysyłany bywa z Petersburga. Druga zaś część składa się ze zwykłego chrapnika długości 2,5 łokcia, z rzemienia plecionego, osadzonego na trzonku łokciowym. W kręgu mającym średnicy może 50 łokci i podwójnie okolonym szpalerem wojska stał policmajster na koni i jakiś urzędnik w mundurze. Prowadzono skazanego! Przeczytano wyrok stojącemu zbrodniarzowi. Potem rozkuto go, obnażono po pas i poprowadzono ku kopanemu palowi. Tam bose nogi jego włożono w rodzaj kaloszów i rzemieniami mocno przytwierdzono. Skazany leżał piersiami na palu. Szyja jego trafiła w wierzchnie wyżłobienie, pachy w boczne ujęcia, ręce pod palem związano. Policmajster staje z jednej, doktor z drugiej strony skazanego. Kat! Silny chłop! Czerwony ubraną koszulę! Odskrzydł morze kroków! Trzynaście! Od pana! Chropowato krzyknął! Pierżyś! Ścisnął knut w powietrzu! Skazany jęknął! Na plecach krwawa wystąpiła brusta. Wyrwane knutem ciało krwistą wstążką uleciało. I doktor za puls wziął pacjenta. Po każdym uderzeniu doktor bada puls pacjenta, czy resztę kary wytrzymać może. Gdy doktor widzi, że skazany więcej razów wytrzymać nie może, daje znak, natychmiast rozwiązują skazanego. Wiozą do lazaretu, leczą, a po wyleczeniu tyle razy knutowanie powtarzają. I leczą na przemian. Dopóki skazany nie odbierze wyznaczonej wyrokiem ilości knutów.